Witam z Muzeum Wsi Radomskiej, mam na imię Ola. Pokażę Wam, jak zrobić ozdobę choinkową bańka. Do wykonania ozdoby choinkowej bańka potrzebne nam będą kolorowy papier. Ja wybrałam właśnie takie odcienie, ale dobór barw jest dowolny. Nożyczki, dobrze zaostrzony ołówek, kawałek gliny bądź też plasteliny. Myślę, że plastelina w zupełności wystarczy. Trochę grubsza igła. Coś, co posłużyłoby nam za zawieszkę, linijka, źdźbła zboża, a jeśli ktoś obawia się, że nie zdobędzie zboża, można zastąpić je trawami dostępnymi na polach i łąkach. Ostatni element to szablon, który można wydrukować ze strony internetowej Muzeum Wsi Radomskiej. Wycięłam już elementy szablonu, przyporządkuję je teraz do poszczególnych kolorów. Kwadraty są w dwóch rozmiarach. Ja wybrałam mniejszy. Kolejnym etapem naszej pracy będzie odrysowanie poszczególnych elementów szablonu, a następnie ich wycięcie. Każdego z nich będziemy potrzebowali od 50 do 60 sztuk. Odrysowane przeze mnie wcześniej na kolorowym papierze elementy ozdoby choinkowej wycięłam. Teraz przygotuję źdźbła zbóż. Źdźbło należy przyciąć w ten sposób, żeby zostawić jedynie minimalną końcówkę. Teraz skrócę każde źdźbło z tłomy do długości 4,5 cm. Teraz pokażę, jak połączyć poszczególne elementy. Będę potrzebowała do tego grubej igły. Najpierw gwiazdka. Następnie kwiatek. A na końcu kwadrat. Kiedy w każdym z elementów zrobiliśmy już otwór, musimy teraz wszystkie delikatnie ściągnąć, ale tak, żeby nie przesunąć linii, w której znajduje się otwór. Uważamy na mały kwadrat, który łatwo może nam się wyślizgnąć z rąk. Bierzemy teraz słomkę, przeciągamy, nawlekamy przez wszystkie trzy elementy. Proszę zachować kolejność od gwiazdki. I teraz musimy podnieść do góry całość do momentu, aż poczujemy opór. W ten sposób, żeby kwiatek nam nie opadał. Teraz przygotuję kulę z plasteliny. Myślę, że taki kawałek w zupełności wystarczy. Do tego etapu pracy potrzebna nam będzie również przygotowana ze sznurka zawieszka. Uformowałam już kulę, w środku znajduje się zawieszka. Ostatnim etapem naszej pracy jest wbicie przygotowaną wcześniej kulę naszych kwiatków. Zwracamy uwagę, żeby robić to prostopadle do kuli, po to, żeby ona miała ostatecznie kulisty kształt, foremny. Kwiatki też muszą być jak najbliżej siebie, jeden obok drugiego, żeby nie było dużych przestrzeni pomiędzy nimi. Tę czynność powtarzamy, aż zapełnimy całą kulę naszymi kwiatkami i nie będzie już wolnego miejsca. Tak wygląda gotowa ozdoba. Nawiązuje ona do typowej dekoracji wiejskiej chałupy, mianowicie pająków. Pająki były to przestrzenne konstrukcje zbudowane ze słomy i innych różnorodnych materiałów.
a takie o kulistym kształcie nazywano sowami. Więc myślę, że mogę śmiało pochwalić się tym, że wykonałam małą, miniaturową sowę. A Was zachęcam do samodzielnego wykonywania takiej pracy i po więcej inspiracji odsyłam Was na stronę internetową Muzeum Świeradomskiej.